Witamy w podcaście Chrześcijańskie QA. Rozmawiamy tutaj na tematy wiary, zbawienia, kościoła i chrześcijaństwa. Z tej strony Damian, Kamil. Dzisiaj mamy bardzo długie pytanie, takie pytanie, trochę pomieszane z kilkoma faktami, ale przeczytamy w całości, żeby odnieść się do kontekstu, a na końcu, na końcu odniesiemy się do pytania. Także cytuję pytanie. Docieranie do prawdy nie polega na tym, aby pytać ludzi, tylko na dojściu do źródła, czyli do samego Słowa Bożego. Skorzystam tutaj z Waszej propozycji i zadam pytanie: jak mogę dotrzeć do samego Słowa Bożego? Na pewno nie czytając Biblii, bo Biblia nie jest jednoznaczna bez względu na interpretację, jaką się przyjmie. W tym wypadku jestem ograniczony swoją interpretacją, a mnóstwo osób często mi powtarzało, że Biblię trzeba poprawnie zinterpretować. Skoro sam nie mam kompetencji do poprawnego interpretowania Biblii, to kto jest w stanie poprawnie ją zinterpretować? Ksiądz? Zdaje się, że nie, gdyż na świecie jest bardzo wielu księży, z różnych odłamów chrześcijaństwa, którzy interpretują Biblię sprzecznie z interpretacją innych księży choćby po rozpadzie na katolicyzm, pra prawosławie i protestantyzm. W takim razie może katolicki papież. Jednak od początku chrześcijaństwa było bardzo wielu papieży i przez wieki interpretacja Biblii się zmieniała. Patrz, palenie czarownic na stosie i bulla sumic wydana wydano przez papieża Innocentego VIII. W takim wypadku tutaj także nie możemy mówić obiektywnie o poprawnej interpretacji Słowa Bożego. Jak byście rozwiązali ten problem? Tutaj nasz słuchacz ma bardzo... Dużo racji, mówiąc o tym, że przez wieki narosło dużo mitów i dużo teorii na temat interpretacji Słowa Bożego. Kościół rzymski w ogóle tak zamieszał po prostu, przez wieki zabraniał czytać Biblię, przez wieki także wmawiał ludziom, że sami nie mogą zrozumieć tego, co jest w Biblii, więc może zostawmy yy, ten szatański wymysł. Czyli Kościół Rzymski z Spokoju. Yy, natomiast Biblia, Słowo Boże, yy, powinno być interpretowane jak każdy inny tekst. Czyli, jeżeli czytamy Słowo Boże i widzimy, że jest opis historyczny, to powinniśmy go traktować jako opis historyczny, tak? Jak widzimy, gdzieś jest, że gdzieś jest przypowieść, to powinniśmy to traktować jako przypowieść. Wiele ludzi myśli, że właśnie. To też Kościół Rzymski wymyślił, że protestanci, czy ci ludzie, którzy żyją w zgodzie ze słowem Bożym, to traktują słowo Boże dosłownie. Ale co to znaczy, to dosłownie? No przecież protestant, czy jakikolwiek człowiek, który czyta Słowo Boże, nie bierze przypowieści Chrystusa i nie, nie postrzega ich dosłownie w tym znaczeniu, że chociażby, że Jezus mówi, że jest drogą, prawdą i życiem, czy bramą, chociaż no to. Nie chodzi o to, żeby znaleźć gdzieś tego Jezusa i przez niego przejść, tylko wiem, że to jest symbol. Jezus używa tej metafory po to, żeby pokazać, że tylko przez niego można uzyskać zbawienie, tak? Tylko przez niego można zostać pojedanym z Ojcem. Więc tak interpretujemy słowo dosłownie, czyli dosłownie w znaczeniu takim, że tam, gdzie jest metafora, tam widzimy metaforę, tam, gdzie jest historia, tak, to widzimy historię, a tam, gdzie jest jeszcze coś innego, to widzimy coś, to, co jest tam w tekście i staramy się jak najbliżej tego tekstu być. I teraz tutaj zadaję pytanie, tutaj nasz słuchacz, jak może dotrzeć do setna Słowa Bożego, tak? Im lepiej my sami poznamy Słowo Boże, im więcej razy je przeczytamy i będziemy mieli całościowe poznanie, tym lepiej dla nas, ponieważ będziemy mogli oczywiście rozpoznać nauczyciela, który jest, naucza zgodnie ze Słowem Bożym, bo będziemy je znali i będziemy mogli rozpoznać, czy coś w Słowie Bożym się znajduje, czy nie. Oczywiście teraz to jest tak trudne, w dzisiejszych czasach, ponieważ jest tyle nauk, które mienią się, z, że są zgodne ze Słowem Bożym. Natomiast jak dogłębnie je prześledzimy, to nie są. Dlatego dzisiaj, w dzisiejszych czasach, proponowałbym, że zanim ktokolwiek wstąpi do jakiegokolwiek kościoła, jak go Bóg dotyka, to polecałbym, aby studiował sam Słowo Boże i to dogłębnie. Ponieważ samo Słowo Boże w Nowym Testamencie nas poucza, że w ciele Chrystusa są też nauczyciele, więc oni są potrzebni i ludzie, którzy wykładają Słowo Boże, są potrzebni. Ale dla nas jest bardzo ważne, żeby znać, żeby móc taki kościół zdrowy i takiego zdrowego nauczyciela rozpoznać. I to nie jest tak, że nagle apostołowie szli i wszyscy od razu im wierzyli, i to, co mówili, to wszyscy przyjmowali bez sprawdzania ani bez niczego, bo wiemy czytamy w dziejach apostolskich, w 17 rozdziale, 11 wersecie, że w bracia z Berei którzy tam przybyli, chodzili do synagogi żydowskiej, a ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli Słowo Boże z całą gotowością, codziennie badając pisma, czy tak rzeczy się mają. I Jezus, czy apostołowie, tak nie wymagali od nikogo wiary takiej bez dowodów, tylko Jezus sam jest napisane, że w drodze do Emaus otworzył Oczy, umysły swoich yy, uczniów przez to, co mówił, na to, co jest w pismach, tak? I mamy kilka takich zwrotów, że Jezus przez to, co mówił, otwierał im swoim uczniom oczy na pisma i często cytował. Tak samo jak Etiopczyk na drodze został pouczany przez Filipa, to też od czego zaczęli, od tego, żeby, od czego Filip zaczął? Od tego, żeby udowodnić z pism dokładnie z proroka Izajasza. Czy Jezus jest naprawdę Chrystusem? I teraz może się wydawać ludziom z boku, że chrześcijaństwo jest takie podzielone, że jest tylu chrześcijan, że nie wiadomo o co w ogóle chodzi, ale centrum Słowa Bożego jest Ewangelia i każdy, kto przeczyta Słowo Boże dogłębnie i szczerze, z otwartym sercem, bez dodawania tam i odejmowania, zobaczy Ewangelia, czyli zobaczy to, czy jesteśmy grzesznikami. Zobaczy to, że Jezus umarł za nasze grzechy i że jest jedyną ostateczną ofiarą i bez przyjęcia jego, nie możemy być zbawieni, tak? I że sami się nie możemy zbawić. A w Starym Testamencie znajdziemy dowody na to, czyli proroctwa, które pokażą nam, że Jezus to jest Mesjasz. To są główne rzeczy: że Jezus jest Mesjaszem, że przyszedł, by jest Bogiem, który się objawił, umarł za nasze grzechy i w nim mamy tylko zbawienie przez. Odwrócenie się od swoich grzechów i życie, nowe życie w Chrystusie. Jeżeli ktoś naucza inaczej, to znaczy, że żeby był. To sam Paweł mówi, że był przeklęty, bo nie głosi Ewangelii tej, której on głosił. Więc są różne rozbieżności, ale rozbieżności w sferze takich, tak jak tutaj słuchacz powiedział, w sferach takich interpretacji, które nie są dosłownie napisane, które nie są. Wprost napisane, natomiast czy to jest potrzebne nam do zbawienia, żeby wszystko wiedzieć, tak? Że każda sprawa była dla nas jasna, tak? Żadna sprawa w 100% nie będzie dla nas biblijna jasna, bo jesteśmy tylko ludźmi i zamysły Boga są nam ciężkie do poznania i żeby wiedzieć idealnie, co Bóg chce. I rozpoznać wszystko. Natomiast ta najważniejsza rzecz, która nas sobie Boże dotyczy, dotyka, czyli zbawienia, jest zrozumiała dla każdego. Teraz postaram się udowodnić, że to o to głównie się rozchodzi i o, o tą Ewangelię, tak? Ponieważ czemu Kościoła Rzymskiego my nie uznajemy, ponieważ głosi inną Ewangelię. Bo głosi Ewangelię taką, że jest czyściec, że Jezus nie do końca złożył swoją ofiarę. Że ofiara Chrystusa jest doskonała, trzeba składać ofiarę co tydzień jeszcze namszy, że można się modlić do innych ludzi niż do Boga, tak? I są jeszcze jakieś inni pośrednicy niż Jezus. Przecież to to chodzi? To są tak naprawdę to nie są trudne rzeczy, tylko to są rzeczy, których my nie chcemy słyszeć, bo jesteśmy grzesznikami z natury i każda rzecz, która nas usprawiedliwia, Czyli na przykład, o jakie to trudne, jakie to słowo Boże jest trudne, nie chcę mi się czytać, bo przecież to tyle zajmuje. Ty każdy ma inne zdanie, nie dojdziesz. No to to jest wszystko po to, żebyśmy się usprawiedliwiali i żebyśmy znowu znaleźli sobie luka i wyjść tylne wyjście, żebyśmy nie musieli do tego Boga przyjść i może się jakoś uda tam wejść tylnymi drzwiami. No ale tak nie będzie, <laughs> bo słowo Boże wyraźnie mówi, że tak nie będzie. Tak samo na przykład, jeżeli chodzi o interpretację, y, słynny werset, jak święty y, Piotr, Jezus mówi do świętego Piotra, że Ty jesteś skałą, na której zbuduje swój y, kościół. Oczywiste jest, jak ktoś czyta każdy, y, znaczy jak ktoś czyta całe Pismo Święte i w ogóle jak zna Słowo Boże, to wie, że skałą od Starego Testamentu przez do końca nowego jest Chrystus. I na nim jest zbudowany Kościół. Wie o tym, że Piotr znaczy kamyk i, i my wszyscy jesteśmy kamieniami, którzy, którzy jesteśmy zbudowani, którzy, którzy jesteśmy wbudowani w ten to święte ciało Chrystusa. I każdy z nas jest tym kamieniem. I że Kościół jest zbudowany na tym wyznaniu Piotra, że jest, jest Chrystusem. Święty Piotr jest tak samo, tak samo grzesznikiem, jak my i bez Chrystusa nie jego zbawienie w ogóle nie istniało, i nie jest zbudowany kościół na, na nim, bo wiemy ze Słowa Bożego, że kościół jest zbudowany na prorokach i na apostołach, więc nie tylko na Piotrze. I wiemy na przykład, że Kościół Rzymski się myli, mówiąc, że. Jest jakaś sukcesja apostolska, ponieważ w dziełach Apostolskich jest wyraźnie powiedziane, że apostołem, znaczy tymi apostołami, jedynymi, którzy zostali powołani w tamtym czasie szczególnymi osobami do zwiastowania Ewangelii, byli po prostu to ludzie, którzy widzieli Chrystusa, byli świadkami jego zmartwychwstania. Paweł tak samo był świadkiem zmartwychwstania, ponieważ Jezus mu się ukazał i wielokrotnie Paweł powtarzał, że jego nauka nie jest Ludzka, tylko słyszał ją prosto od Jezusa. Więc niby są rozbieżności. Natomiast te rozbieżności, moim zdaniem, starajmy się być Berejczykami i wszystko badajmy po prostu ze Słowem Bożym. Jest teraz taki problem, że my jednego nauczyciela obalamy innym nauczycielem, a tego jeszcze innym, a to nie tak powinno być, tak? Powinniśmy czytać Słowo Boże, powinniśmy znaleźć szczerze wierzących braci, którzy. Wierzył Ewangelii, zostali pokutowani, widzimy zmiany w ich życiu. Powinniśmy takich ludzi znaleźć, i z takimi ludźmi na pewno da się porozmawiać o Słowie Bożym. Będzie, będziemy traktowani z szacunkiem i z nimi będzie można porozmawiać na temat Słowa Bożego, dyskutować, będą otwarci na to Słowo Boże. Natomiast jeżeli ktoś oczywiście w sprawach takich. Bardziej marginalny niż Ewangelia, niż to nasze zbawienie. Ma jakiś zamknięty umysł i chociażbyś mu pokazał kilka innych fragmentów, które mówią coś innego, on nie chce z Tobą gadać i w ogóle e, błogosławić Jej i nie chce mieć z Tobą nic wspólnego, to trzeba się zastanowić, właśnie, takim człowiekiem. Czemu on nie umie obronić swojej tezy? Bo K słowo Boże samo mówi, żeby bronić swojego stanowiska, żeby bronić tej swojej swojej wiary i swojego podejścia i umieć je wytłumaczyć, tak? Więc jeżeli tak do tego podejdziemy, to myślę, że w końcu znajdziemy kościół i braci i siostry, z którymi będziemy mogli mieć społeczność i nauczyciela, którego będziemy słuchać i jeżeli będziemy znać słowo Boże, to będziemy mogli go sprawdzać i pamiętajmy, że nie ze wszystkimi, we wszystkim musimy się zgadzać, <grywka> tak? Najważniejsze, żebyśmy byli wśród ludzi, którzy wierzą i głoszą tą samą Ewangelię Jezusa Chrystusa. A reszta przez życie z Panem, przez ducha świętego i przez studiowanie i przez bycie w, w ciele Chrystusa będzie coraz lepiej poznawana. Jedną rzecz chciałem dodać, żeby odczarować studiowanie Biblii, bo e, bardzo dużo osób, jak tylko myśli chyba o czytaniu Biblii, to dla wielu osób wydaje się, że to jest. Zadanie nie do przejścia, że to jest tak trudne i tak czasochłonne, że się po prostu nie da. Biblia, którą tutaj mam w ręku, ma sama Nowy Testament, ma 300 stron, więc jest to nie jest przerażająca ilość. Większość książek, które ludzie na co dzień czytają, jest pewnie podobnej grubości albo grubsze. Niektórzy czytają pewnie takich książek kilkadziesiąt rocznie, więc przeczytanie Biblii, przeczytanie Nowego Testamentu nie jest rzeczą na 10 lat nie jest rzeczą, którą trzeba się bardzo, bardzo mocno zaangażować, wszystko inne odrzucić. Jest to technicznie dosyć łatwe do zrobienia, więc tutaj nasz słuchacz bardzo dobrze zauważył, że różni ludzie interpretują, interpretują różnie, ale żeby wiedzieć, kto jak interpretuje, no to musimy tę Biblię znać, czyli ją przynajmniej raz przeczytać ze zrozumieniem, a najlepiej nie tylko przeczytać, ale ją studiować tylko, czyli się nad nią zastanawiać łączyć fakty i sprawdzać co, co tutaj jest napisane, więc zachęcamy do tego aby aby nie podchodzić do Pisma Świętego jako księgi, której się nie da przeczytać, że to jest ponad nasze siły bo, bo tak nie jest dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, tradycyjnie podcastu można słuchać na różnych aplikacjach do podcastu na przykład na Spotify można nas też słuchać na YouTubie na kanale Żyjesz tylko raz. Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, to właśnie tam na kanale w komentarzach można je zadawać. Dziękujemy za dzisiejsze, za dzisiejsze spotkanie i e, zapraszamy w czwartek, 18 za tydzień. Do usłyszenia.